Znajdujemy się w dworku Dziekana, dworek nazwany od nazwiska odkrywcy prototypu kondensatora szklanego, dworek von Kleista. 11 października w 1745 roku zgromadził ładunki elektryczne w szklanej butelce wypełnionej wodem, czyli dokonał udanej próby z kondensatorem. Za to odkrycie Europejskie Towarzystwo Fizyczne uhonorowało ten budynek bardzo ważnym tytułem fizycznym Historic Site, który mówi, że budynek jest ważny dla rozwoju fizyki na całym świecie i warto to podkreślić, że na ten moment w Polsce mamy drugi taki tytuł. Sala jest taką salą, można powiedzieć, doświadczalną, gdzie możecie Państwo zobaczyć epokowe maszyny elektrostatyczne, także współczesne, bursztyn, a także listy, jakie Kleist wysyłał. Dalej możecie Państwo przejść do salonu epokowego. Oprócz tego w dworku von Kleista prezentowane są wystawy czasowe. Też mamy perłę Pomorza Zachodniego, odkrytą w zeszłym roku na terenie kamienia pomorskiego, średniowieczną muszlę św. Jakuba.